Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś opowiem Wam o tym, jak wyglądają studia muzyczne. Zapraszam serdecznie. Nagrywam dzisiaj ten odcinek ze względu na to, że pamiętam dokładnie, jak ja stawałam przed wyborem studiów i było to dla mnie trochę przerażające, bo tak naprawdę nie wiedziałam zupełnie, czego się spodziewać. Chciałam iść na studia muzyczne, no ale nic kompletnie nie wiedziałam na ten temat. Nie wiedziałam, jak to wygląda, co się tam robi. I pamiętam, że znajomi, którzy już studiowali, na przykład właśnie akordeon czy jakieś inne instrumenty, mówili, że no, na studiach to tylko grasz. I to było pierwsze kłamstwo, w jakie uwierzyłam. Jak to wygląda? Przede wszystkim mamy pulę takich obowiązkowych przedmiotów. Ja mówię oczywiście w oparciu o kierunek gra na akordeonie, które musimy zrealizować. Czyli jest to akordeon, kameralistyka, praca z pianistą, jeżeli oczywiście realizujemy, bo no, nie zawsze są utwory, do których po prostu potrzebujemy pianistę. Do tego jest również praktyka estradowa, gdzie odbywają się cotygodniowe audycje. Oprócz tego chór, historia muzyki, estetyka, przedmioty humanistyczne, języki, kształcenie słuchu, analiza dzieła muzycznego, muzyka polska XX i XXI wieku, jak również na przykład literatura specjalistyczna. Naliczyłam 18. Każdy z tych obowiązkowych przedmiotów jest w jakiś sposób punktowany. Są to pewne punkty ECTS i każdy przedmiot ma inną liczbę punktów. Najwięcej ma oczywiście przedmiot główny, czyli akordeon, ale są również przedmioty, które mają na przykład 1-2 ECTS-y na semestr. I najistotniejsze jest to, żeby w semestrze mieć 30 punktów ECTS ze wszystkich przedmiotów, bo na studiach licencjackich należy zrealizować 180 takich punktów, a na studiach magisterskich 120. Najczęściej jednak z tych obowiązkowych przedmiotów nie jesteśmy w stanie zebrać tej obowiązkowej sumy punktów, dlatego musimy dobierać przeróżne fakultety. Przedmioty fakultatywne są oczywiście różnie punktowane, są przedmioty za 1 punkt, za 2, za 3 również. I co jest bardzo cenne, na przykład właśnie na moim uniwersytecie w ramach przedmiotów fakultatywnych można było realizować przedmioty ze studium pedagogicznego, czyli tutaj były wszystkie przedmioty z pedagogiką związane, czyli dydaktyka, psychologia, pedagogika właśnie, metodyka i wszelkie przedmioty, które potem umożliwiają Ci naukę w szkole muzycznej. Nie naukę, tylko uczenie, uczenie dzieci. Fakultety charakteryzują się też tym, że przede wszystkim możesz wybrać sobie je indywidualnie, adekwatnie do swoich jakichś preferencji i zainteresowań. Możesz sobie wybrać WF, możesz wybrać na przykład coś związanego z jazzem, jakieś podstawy improwizacji, czy na przykład coś z kompozycji. Tutaj mamy pełną dowolność. Pamiętam, że ja chodziłam na przykład na taki fakultet, który nazywał się charakteryzacja. On nie był jakoś wysoko punktowany, bodajże 1 punkt, ale pamiętam dokładnie, jak robiliśmy sobie różne makijaże i stylizowaliśmy się na przeróżne postacie. I to było naprawdę ekstra. Co jest bardzo istotne, to to, że wszelkie przedmioty indywidualne ustalasz sobie sam. Tak więc można samemu skomponować sobie swój plan zajęć, tak żeby po prostu Tobie odpowiadał. Oczywiście, jeżeli są takie zajęcia obowiązkowe, grupowe, no to nie masz wpływu na to, kiedy one się odbywają. Po prostu no, musisz się do tego dostosować. Natomiast pozostałe przedmioty czy fakultety ustawiasz sobie też tak, żeby Tobie pasowało, żeby godzinowo wszystko się układało po Twojej myśli.
Jeżeli więc przed studiami realizowałeś na przykład szkołę muzyczną i liceum ogólnokształcące, to może wydawać ci się, że na studiach jest naprawdę mnóstwo czasu. Ale to jest początkowo troszeczkę złudne, bo tak naprawdę tutaj na studiach przygotowania do egzaminów, koncertów jest znacznie bardziej czasochłonne, utwory są trudniejsze i ćwiczenie naprawdę wymaga znacznie więcej czasu, no bo te programy są znacznie bardziej skomplikowane. Jednakże tak naprawdę przy dobrej organizacji czasu, przy dobrym planowaniu można spokojnie pogodzić na przykład studia dzienne i pracę w jakimś niepełnym wymiarze godzin, czy na przykład studia muzyczne i ewentualnie jakiś drugi kierunek. Bo ja na przykład pracowałam od pierwszego roku studiów, a znam też osoby, które na przykład studiują skrzypce i informatykę na innej uczelni. Muzycy są obowiązkowi, pracowici, z reguły potrafią również dobrze planować, tak więc moim zdaniem ogarnięcie studiów i pracy, czy studiów i jakiegoś drugiego kierunku nie powinno być problemem dla tych bardziej wytrwałych. To wszystko na dziś. Zbliża się teraz okres egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe, tak więc może to Wam w jakiś sposób rozjaśni to, jak wyglądają takie studia muzyczne, szczególnie jeżeli chodzi o akordeon. Ja polecam, ale o tym chyba powinien powstać zupełnie inny odcinek. I jeżeli mielibyście jakieś pytania, zadawajcie w komentarzu czy prywatnie. Bardzo chętnie na wszystkie pytania odpowiem. Pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.